Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć tam wzorz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do Meta. Widzimy się ponownie na Bemowie. W teorii drugi raz w tym miesiącu, ale w praktyce poprzedni film to tylko był wyłącznie przelot nad tym odcinkiem budowy Meta. A teraz jak widzicie z tych zdjęć, które teraz właśnie widzicie, się trochę zmieniło. Po pierwsze, torowisko tramwajowe jest właściwie gotowe. I od razu na wstępie powiem, żebyście mi nie mówili, że do samego końca Was przyciągam. Tak, to torowisko będzie otwarte już na dniach, przynajmniej w teorii. W teorii zostanie otwarte, a raczej skończona jego budowa jakoś mniej więcej w tym tygodniu. I później są jeszcze prace tutaj, żeby sprawdzić, czy wszystko jest tutaj idealnie dostosowane i czy jest tutaj wszystko poprawnie poukładane. Jeżeli tak będzie, no to właściwie tramwaje wrócą do pętli osiedla Górczewska. Najprawdopodobniej dziesiątka tam będzie jeździć, 26, no i może jeszcze jakiś jeden tramwaj z Nowe Bemowo, ale dokładnie Wam nie powiem, bo nie jestem w stanie stwierdzić, co oni tutaj zmienią. Wiem tyle, że 11 prawdopodobnie dzięki temu wróci do metro Młociny, co akurat w najbliższym czasie jest niemożliwe, ponieważ tramwaje nie dojeżdżają do Młociny od tej strony. Natomiast nie zmienia to faktu, że faktycznie tutaj torowisko już jest prawie gotowe. Aktualnie, jak widzicie na zdjęciach, czeka tutaj wyłącznie na tłuczeń. Jak to się zmieni, będzie wyrównane tutaj we wszystkich miejscach, no to właściwie wszystko jest poukładane. Sieć trakcyjna była przyłączona w ostatnich weekendach i wtedy właśnie był wyłączony tutaj ruch tramwajowy, ale już wszystko jest tutaj dostosowane i poukładane, więc właściwie można by oznaczyć, że torowisko jest już gotowe, ale jeszcze nie używane. Ponadto, jak widzicie tutaj w niektórych rejonach, mamy już właściwie gotowe chodniki na górze wzdłuż ulicy Górczewskiej. No i ta część techniczna, gdzie w przyszłości będą nasze pociągi metra zawracać, czy po prostu zmieniać kierunek ruchu, właściwie wyglądają dobrze. W dużym skrócie. No tutaj się dużo nie dzieje, tak? Parkingi powoli są otwierane w tym rejonie. W niektórych miejscach jeszcze są, trwają prace przy tych budynkach technicznych, znaczy przy wszystkich budynkach technicznych jeszcze trwają prace. I na samym końcu naszej całej stacji, czyli na końcu od strony zachodniej, możemy zaobserwować, że jest już zamykany otwór technologiczny od przyszłej komory demontażowej dla TBM-ów, które przyjadą z Karolin. Kiedy to się stanie? Tego nie wie nikt. Oczywiście czekamy tylko i wyłącznie na dwie części, no dogadanie się wykonawcy z miastem, a propos pieniędzy, bo trochę podrożały materiały, gdyby to było tylko trochę. No i z drugiej strony też czekamy, aż tam jedna działka jeszcze nie jest odkupiona. I to jest kwestia czasu, jednakże to jest jednak kwestia czasu i musimy chwilę jeszcze poczekać. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą część techniczną, a co tam się dzieje właściwie na naszym skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu mamy tak, ścieżki rowerowe, asfaltowe, właściwie w całości gotowe. Są trochę zmarznięte, bo jest aktualnie zimno, ale to mogliście się domyśleć, bo tak to tutaj po prostu teraz wszystko wygląda. Co do wyjść, na wyjściach są już mniej więcej w dosyć dobrym stopniu montowane szkła, a raczej szkło, dzięki któremu będziemy mieli takie otoczenie i dosyć nowoczesny design. Ponadto z takich ciekawych elementów można zaobserwować, iż mamy już tutaj cegiełki. Cegiełki się pojawiają, jest ich coraz więcej na tych wyjściach, na tych zdjęciach trochę z boku z drona możecie zaobserwować, jak to mniej więcej wygląda, bo jest tego dużo. Według mnie to bardzo ładnie wygląda, chociaż trzeba poczekać, aż w całości to będzie gotowe. Szkło, które będzie też zamontowane na dachu tych wyjść, jest dosyć ciekawy sposób zamontowane, jakby to były panele fotowoltaiczne pod kątem. No, dosyć ciekawy pomysł. Nie powiem, że nie. No i oczywiście każde wyjście prawie tutaj ma swoją własną windę. To czyni tę stację z jedną czołowych stacji metra pod względem liczby wind na całej stacji. Oczywiście jeszcze będą bezpośrednie windy na sam dół. No i z każdej strony na peron będzie można zjechać windę. Więc to jest już akurat dosyć powszechna technika i ta się raczej tutaj też nie zmieni. Ponadto możecie zaobserwować, że na tym skrzyżowaniu mamy bezpośredni tutaj skręt dla tramwajów, aby nie musiały ze sobą kolidować, jak skręcają do pętli osiedla Górczewska z ulicy Górczewskiej od strony tutaj przyjazdu z Woli. Od strony Bemowa, czy dalszej części Bielan, jak się jedzie, to do tego skrętu nie ma, ale tutaj po prostu też maksymalnie jedna linia skręcała i to jest głównie dojazd dla tych tramwajów, które po prostu będą zjeżdżać do zajezdni lub wyjeżdżać z zajezdni.
co nie zmienia faktu, że to połączenie jest dosyć ważne. Tak mniej więcej wygląda skrzyżowanie, żeby tutaj się nie rozgadowywać, co tu się właściwie dzieje. No, oczywiście dookoła skrzyżowania prawie wszystkie chodniki są już gotowe, tam tylko przy punkcie informacji metra jeszcze trwają prace, bo tam też jest główne wejście do podziemi aktualnie, co można by zaobserwować. Jak wygląda część stacyjna tutaj metra? A mianowicie dosyć podobnie jak zazwyczaj i jak tak jak przed chwilą powiedziałem, są już wyjście, jest montowana szyba, szkło w tych miejscach. Przystanki na razie są tymczasowe, nie mamy jeszcze wiatr właściwie żadnych zamontowanych. Tam trochę wcześniej przy tramwajach są już niektóre montowane, ale też nie są w ostatecznych lokalizacjach. Są sadzone drzewa, znaczy drzewa były już sadzone jakiś czas temu, ale teraz można je w miarę łatwo i ładnie je zaobserwować. Jestem ciekawy, jak będą wyglądać faktycznie już na wiosnę, bo wtedy trochę się to już zmieni i drzewa będą miały ładniejszy kolor, prostsze będą miały liście w ogóle. Także na to też bardzo czekamy. No i tutaj od drugiej strony te wyjścia mają bardzo dużo cegiełek, jedna właśnie winda tutaj to jest tak ładnie obceglana. Zobaczam, nie jestem jeszcze przekonany co do tych cegiełek, wydaje mi się, że to trochę te na szwedzkiej, przynajmniej w moim guście bardziej były, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy szwedzka to jedno wyjście tam pod tym budynkiem nieużywanym to jest akurat dla mnie hit kompletny. No ale to nie zmienia faktu, że faktycznie coraz tutaj lepiej wygląda. I też od drugiej strony możemy zaobserwować tutaj od strony wschodniej, już końca naszej stacji, możemy zaobserwować, że z jednego przystanku będzie bardzo łatwe wejście do stacji metra, czyli z innego przystanku niż metro Bemowo będzie dobre dojście do metro Bemowo. Natomiast te skrzyżowanie tam już ma prawie w całości gotowe już ścieżki rowerowe. Mówię prawie w całości, bo w niektórych miejscach jeszcze tam asfalt jest grany i się poprawia to. No i jest bezpośredni zjazd nowy rowerowy, który akurat mnie zdziwił w tym miejscu, no ale jest, w ulicę Stanisława Konarskiego, która według mnie w przyszłości pewnie będzie dosyć popularnym zjazdem, bo tam akurat nie ma zbytnio dużych ścieżek rowerowych, a pewnie jak wszędzie rowerzystów będzie dużo. Zresztą jak już się trochę zacznie ocieplać, to ja sam będę jedną z tych osób, które korzysta ze ścieżek rowerowych. Ale wbrew pozorom nie na rowerze. Kolejny obiekt, który tutaj mamy oczywiście, to jest wentylatornia V05. Tutaj sytuacja wygląda następująco. Jak się jedzie samochodem, nie widać tego. Jak się jedzie, czy idzie się chodnikiem, to też tego nie widać. Jak się jedzie rowerem, to już bardziej widać, bo tutaj nie ma jeszcze odtworzonych ścieżek rowerowych. To tak. I to jest jedna z nietypowych wentylatorni, która jest po dwóch stronach ulicy zamontowana. I zarówno po stronie prawej, jak i lewej ulicy Gruczewskiej, czy bardziej po ludzku po stronie północnej i południowej ulicy, będziemy mogli zaobserwować dwie wentylatornie, które będą zamontowane jedna za druga w ścianach akustycznych, tak mniej więcej przynajmniej mi się wydaje. No i jest to dosyć ciekawe podejście. No i te ściany akustyczne niedługo będą już montowane, żeby to faktycznie wyglądało tak jak wygląda. Tutaj te budynki trwają przy nich jeszcze prace, jeżeli chodzi o wykończenie. Także tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście wykończenie nie tylko na górze, ale również na dole. Także to wszystko się tutaj składa w jedną całość. Fotodadar na przykład tutaj na ulicy Gruczewskiej, który znajduje się kawałek dalej, już pewnie niedługo zacznie normalnie inkasować ludzi, bo mamy dosyć dużą i szybką ulicę. No, trzy pasy, no to jest trochę tendencja tego, a może sobie trochę przyspieszę. No nie powiecie mi na pewno, że nie. Że nie kusi w takim miejscu, a według mnie przynajmniej kusi. Kolejnym obiektem na tym odcinku jest stacja C05 Ulrychów. I tutaj faktycznie możemy zaobserwować parę ciekawostek. W postaci po pierwsze, tak samo mniej więcej wyglądających prac co do wyjść. Też jest zmontowana już ta część szklana. Też tak samo pochylona jak panele fotowoltaiczne, przynajmniej z mojej strony. Jestem ciekawy, czy przez to nie będzie wpadać żaden deszcz, też przy okazji, ale z tego co widziałem w tych miejscach, gdzie jest po prostu podniesiony ten daszek, są też takie małe, krótkie elementy szklane zamontowane, także to ładnie wygląda. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony faktycznie te wyjścia nabierają już ostatecznych kształtów, tutaj z tą metalową konstrukcją. W niektórych miejscach też już widać, gdzie są zamontowane schody ruchome, co jest na plus. No i wszystko musi tu być już na sam styk, bo to niedługo będzie wszystko przecież otwierane. Te stacje metra mają być w teorii otwarte do września. Według mnie wersja optymistyczna i prawdopodobna to jest otwarcie tych stacji metra we wrześniu, prawdopodobnie pod koniec tego września. No ale zobaczymy jak to wszystko będzie. Tutaj można się po prostu spytać, ile będą trwały odbory techniczne. Zazwyczaj to są 3 miesiące. Tutaj metro chce, żeby trwały 2 miesiące. No zobaczymy, jak im to pójdzie. Faktycznie to jest krótszy odcinek, bo tu są tylko i wyłącznie dwie stacje metra, ale no zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
Mamy tutaj działającą już w pełni sygnalizację świetną z przejściem dla pieszych do przystanków. Co ciekawe, aktualnie ten przystanek, który się znajduje przy stacji metra jeszcze nieczynnej, nie zatrzymuje się na tym przystanku jedna z linii autobusowych 500. To jest trochę śmieszne, że w przyszłości tu raczej się już na pewno zatrzyma, bo nie zatrzymanie się jakiejś linii autobusowej pod metrem, czy nawet przystanek na żądanie jakiejś stacji metra, to jest coś ciekawego. Oczywiście nie mówię o liniach nocnych, bo linie nocne to jest osobny byt w Warszawie. No i ogólnie we wszystkich miastach. Tutaj też pojawiają się powoli już drzewka i to wszystko się tutaj ładnie akompanuje. Natomiast co do ścieżek rowerowych, no to tak, tutaj nie mogę powiedzieć, że już są wszędzie, że się pojawiły i właściwie to kwestia czasu, aż będą uruchomione. Bo ścieżki rowerowe to tutaj są bardzo pocięte. Nie mamy wszystkich, powoli się pojawiają w różnych rejonach. Tak to bym w najlepszy sposób mógł powiedzieć. Nie wiem dokładnie jeszcze, jaki będzie ich wszystkich kształt, bo jedna ze ścieżek rowerowych tutaj jedzie w bardzo ciekawym kierunku przez jedno wyjście, prawdopodobnie do parkingu rowerowego, ale nie jestem w tego w stanie jeszcze aktualnie stwierdzić. Też mam nadzieję, że tutaj w przyszłości obok tej stacji pojawi się więcej osiedli czy innych obiektów, nawet usługowych, bo aktualnie z jednej strony po prostu no nie ma tam zbytnio osób, które by korzystały z tej stacji metra, ale dobrze wiemy, że to szybko może zostać już rozwiązane i będzie dosyć dużo osób z tego korzystać. To akurat nie jeden raz już widzieliśmy. Także tak to mniej więcej wygląda. No i co? Windy już są. W niektórych windach faktycznie pojawiają się już faktycznie windy, chociaż może nawet już w większości są windy. No i chodniki. Chodniki w większości już są zamontowane. Prawie wszędzie już są, ale są jak zawsze jakieś ale. Po pierwsze, przy wyjściach nie ma żadnych chodników, bo tam jeszcze twoją pracę przy wyjściach. No i to nie może być ze sobą jednak robione. Co prawda pod jednym przystankiem do wyjścia prawie da się już wejść. Oczywiście jest płot dookoła. Dalej jest to o wiele bliżej. Natomiast jeszcze jeden element, gdzie nie mamy w ogóle elementów jeszcze szklanych, czyli ostatnie wyjście, które na sam koniec zaczęło powstawać. I tam faktycznie w porównaniu z ostatnim odcinkiem mówionym ze mną, to dużo się bardzo zmieniło, ponieważ mamy już konstrukcję stalową i tam jeszcze ostatnio trwały prace z konstrukcją całości, a teraz tu już mamy nawet konstrukcję stalową, także tu są bardzo duże zmiany. Nie jestem przekonany, czy tam już są zamontowane schody ruchome, chociaż poczekajcie, jest przybliżone zdjęciu. Tak, są schody ruchome, dobra, to jednak są. I to już są nawet z poręczami i z tym całym szklanym elementem, okej. Ale jak widzę, to jeszcze jest nówka sztuka, też schody ruchome, bo nie mają w ogóle obudowy z tej strony, chyba że to się całkowicie zmieni. Nie wiem, może będzie to inaczej wyglądać. Także tak, to faktycznie jest tutaj ciekawe poukładane. No i przy tym wyjściu jest największy problem. Pierwszy raz macie tak ładne zdjęcia od tej strony, czyli od strony wschodniej, ponieważ zazwyczaj tutaj nie latam w tym rejonie, bo tutaj są kable wysokiego napięcia i pierwszy raz przejechałem pod nimi na wysokości mniej więcej latadni, żeby oczywiście o nic nie zahaczyć. Także to jest jedna z takich ciekawostek. I na koniec mamy jeszcze oczywiście jeden obiekt techniczny polegający na komorze demontażowej. Tam właściwie już nie widać prac żadnych, bo tutaj przy komorze demontażowej prawie wszystko się już zakończyło, że tak to powiem. Nie mamy obiektów żadnych, bo tutaj prace tylko i wyłącznie trwały się pod ziemią i były wyjmowane tracze TBM. Jak możecie zaobserwować na tym zdjęciu, jak to kiedyś wyglądało, jak to wszystko było tutaj wyjmowane i to zupełnie inaczej skrzyżowanie wyglądało. Tak wygląda to aktualnie. No nie powiecie mi, że się dużo nie zmieniło. Bardzo dużo się tutaj pozmieniało. No i tak, przystanki tutaj już działają normalnie. Ulica jest mniej więcej w dobrej jakości tutaj pozostawiona. Tam jeszcze parę elementów jest usuwanych, jest sprzątany plac budowy. No i jest tutaj skrzyżowanie jedno, które jest tutaj no czarną plamą jeszcze aktualnie. Jest to skrzyżowanie ulicy Górczewskiej z głównym wjazdem do Wola Parku od tej strony wschodniej. No i tutaj faktycznie to skrzyżowanie no jest jak skrzyżowanie. Na razie nie widać tutaj żadnych nowości. Tutaj prace jeszcze trwają bezpośrednio na tym skrzyżowaniu, bo mamy jeszcze w części przynajmniej stary asfalt i to się wszystko zmienia. Tutaj jeszcze całkowicie będzie frezowana ulica Górczewska właśnie od tego skrzyżowania do stacji metra Ulrychów, także to jeszcze w najbliższym czasie się będzie dziać, więc spokojnie. Ten asfalt taki jaki tam jest teraz nie pozostanie na długo. Jeszcze z rzeczy, które tutaj się będą dziać i wydarzać w najbliższym czasie, to jest ścieżka rowerowa. Ona tutaj jeszcze nie ma ostatecznej warstwy asfaltu, powiem więcej, nawet nie ma żadnej warstwy asfaltu. I to też się będzie dziać
w najbliższym czasie, bo tutaj jeszcze to skrzyżowanie po prostu musi być ostatecznie trochę przebudowane i dostosowane do tego, jak to będzie wyglądać już po zakończeniu tej całej budowy. Oczywiście główna ścieżka towarowa będzie po stronie południowej w tymże rejonie. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi... A jeszcze tutaj jest taki ciekawostek po środku ulicy Guduczewskiej. Jest miejsce parkingowe, techniczne oczywiście, dla metra, gdyby chcieli skorzystać z tej windy, która jest w środku całej tej ulicy, która zjeżdża do części technicznej. Co jest też według mnie ciekawe i na pewno kiedyś podejdę do tej windy i spróbuję wcisnąć ten przycisk na windzie i zobaczymy, czy coś przyjedzie. Jak przyjedzie, no to no cóż, no zjadę sobie na dół. Także takie ciekawostki. Tak mniej więcej wygląda budowa całego tego odcinka metra. Jak widzicie, tutaj nie mam żadnych materiałów w syku, temu po prostu było mało czasu, a chciałem, żebyście w miarę możliwości obejrzeli ten film jeszcze pod sam koniec stycznia, bo zdjęcia są oczywiście wszystkie z stycznia i to samej końcówki stycznia. Zdjęcia pójdą będą bezpośrednio w sobotę. Z ciekawostek jeszcze mogę powiedzieć, że obok stacji metro Bemowo, tam mniej więcej w tym rejonie, jak teraz to sobie obserwujecie, tam się znajdowałem ostatnio w niedzielę na Wośpie, czyli wczoraj dla was. No i parę osób z was faktycznie przyszło. Wiem, że pogoda była tragiczna, przyznaję, tam w stanie nawet to było hardkorowe. Nie dość, że było zimno, to jeszcze strasznie wiało. W końcu na pogodzie pokazywało, że jest aktualnie huragan w Warszawie. No ale i tak miło mi, że parę osób z was przyszło i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze jakieś takie spotkania będzie mi się udawało dla was zorganizować. I swoją drogą też jest jeszcze licytacja na spacer z Awizynoszem. Link do niej macie teraz bezpośrednio w opisie. Z ciekawostek jestem ciekawy, jak zareagujecie na trzecią szynę na tych odcinkach metra, gdy będzie już zamontowana. No i jestem bardzo ciekawy, co tu się wydarzy. Nie mogę powiedzieć dokładnie, co tu będzie, ale to może być trochę inaczej na terenie stacji i ogólnie w tunelach. To będzie dosyć ciekawe. No i co tu dużo nie mówić, jeśli taki materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I już niedługo, bo jeszcze w te ferie mam zamiar nagrać pełen film i odcinek o budowie metra na Brudnie, bo tam mnie chyba już nie było z kwartał, a to już trochę przydługo, więc trzeba tam wrócić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Nie wiem, kiedy będzie najbliższy film z Warszawy Zachodniej, więc proszę się mnie o to nie pytać w komentarzach pod tym filmem. Do zobaczenia. Cześć!